Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jeśli dobrze patrzę, to ostatnie piwo z Australii, z paczki od jednego z widzów, za co wielkie dzięki. Stout. Hat Lifter Stout. Hat Lifter to znaczy zrywający czapkę, zrywający kapelusz, podnoszący kapelusz. Browar się nazywa Grand Ridge Brewery. Ma w logo jakiegoś takiego ptaka dziwnego. Ni to paw, ni to nie wiem co. Przy czym Grand Ridge to by było wysoki grzbiet, czy wielki grzbiet. W sensie taki grzbiet jak na paśmie górskim, czy na przykład też pod wodą. Tamten taki wielki grzbiet oddziela. Było takie piwo z Harvey Stone, The Ridge, czyli grzbiet, który oddziela płyty Ameryki Północnej i europejską. Nie, że on jest tam gdzieś w połowie drogi między Wielką Brytanią a Ameryką. No dobra, co tu jest ciekawego? Goście bez żenady piszą World's Most Awarded Brewery, czyli najbardziej nagrodzany na świecie browar. Mówię grubo. To znaczy oni się chwalą, że aha, w ogóle browar powstał w 90 roku, jak sądzę, dlatego, że świętują 25-lecie. Niezły klimat. Swoją drogą, wyobrażacie sobie 25-lecie Pinty? Będzie niezłe. W którym to będzie roku? To będzie w roku 2036. No, myślę, że będzie niezła bibka. Ile ja będę miał lat wtedy? 50, tak? 60. 60, no. To już myślę, że... No jeszcze do emerytury daleko. Do emerytury daleko. To ciekawe, co to będzie. Czy jeszcze będę się zajmował piwem? Czy mi wątroba pozwoli? Hat Lifter Stout jest full-flavored, creamy, Australian-style stout. Vintage over an extended period of time with delicate chocolate, coffee and deep-roasted barley flavors. I teraz tego nie rozumiem. Bo oni tu piszą tak. To jest pełny smaku... kremowy stout w australijskim stylu, starzony przez wydłużony period of time, czyli okres czasu, z delikatną czekoladową, kawową i głębokiego palonego jęczmienia aromatami. Czyli co? Z tymi aromatami on jest vintage? Bez sensu, chyba żeby je uzyskać. Nie wiem, jakoś tego nie rozumiem. No i epatują tutaj no added chemicals or preservatives, czyli bez dodatków chemicznych i konserwantów. Dla mnie to jest słabe, to jest takie... No dobra, nie podoba mi się design, nie podoba mi się morska opowieść, nie podoba mi się to wszystko. Chwalą się, że są najlepsi na świecie. Sprawdźmy to. Firmowy kapsel z ptakiem. Nie wiem, co to może być za ptak. Paw? Może jakiś mityczny? Nie mam pojęcia. No, czekolada jest dobra. No, mega czekoladowa. On ma tylko 4,9%. Ale czekolada jest fest. No, bardzo. Barwa, no mogłoby być lepiej. Mogłoby być czarne, a jest takie ciemno-brązowe. Chyba był filtrowany, bo nie widzę tutaj żadnego... O nie, jakiś osad był. Jakiś osad był. Tak wygląda. Tak słabia. No widzicie, u was to, bo tego nie widać, ale u mnie widać, że... Nie jest to czerń, tylko tutaj to całe to jest taki ciemnobrunatny, tu powiedzmy w tym szerokim tym jest czarne. Piana drobnopęcherzykowa beżowa, no ale jest mega czekoladowy, mega, mega czekoladowy. Prawie jak jakiś Young's Double Chocolate. Albo było to piwo takie z Samuela Smitha, Chocolate Stout chyba? No jest kremowy.
Jest kremowy. Znaczy, on nie smakuje jak stout w ogóle. Smakuje jak piwo aromatyzowane czekoladą. Może rzeczywiście on z jakąś czekoladą leżakuje. Lekka słodycz. Zdecydowanie brakuje goryczki. On smakuje bardziej jak jakieś tmawe czeskie, a nie stout. Stout powinien być palony, gorzki. Może być słodko-gorzki. Może być, ale gorzki powinien być. No jest tutaj troszkę tej paloności, ale... Oni chyba go leżakują z czekoladą, bo tu jest naprawdę nuta takiej czekolady, takiej pozostające kakao na języku. Dobrze pijalne. Naprawdę, no chce się wziąć następny łyk. Nisko nasycone, to plus. Pasuje do stoutu. No, jak na tak lekkie piwo, ma naprawdę sporo smaku. Przy czym ta czekolada rzeczywiście smakuje jako dodatek czekolady, a nie jako coś, co uzyskano ze słodów. No, albo mają genialnego piwowara, no albo jednak dodawali coś. Niesamowicie pijalne, niesamowicie czekoladowe. Za mało goryczki. No inaczej, no. Australian style. No jest to słodki stout, tak? Sweet stout. Sweet chocolate bym nawet powiedział. No, ale pijalny jest mega, naprawdę. Muszę się hamować, żeby zrobić zdjęcie do czołówki, bo najchętniej to bym po prostu go przechylił i wypił do końca. No, zaskakująco dobre piwo, naprawdę. To znaczy, nie mój styl zupełnie, tak? Nie lubię takich stoutów. Albo inaczej, cenię bardziej te, które są bardziej palone, bardziej goryczkowe. No, natomiast ten... I opakowanie mi się nie podoba i w ogóle... Wiecie, te browary, co mają 25 lat, to one zwykle są już takie trochę zgrzybiałe. No a tutaj naprawdę... Niedługo 25-lecie to pewnie Spisz będzie świętował. No nic, wszystkiego dobrego życzę browarowi Grant Ridge. My congratulations for 25th anniversary. Very good stuff. Wasze zdrowie. Cheers.